Dzień 397. Dziś sporo aktualizacji z rejonu Doniecka. Tutaj próbując wykorzystać fakt, że Ukraińcy przygotowują się do kontrofensywy pod Bachmutem, siły rosyjskie kontynuują próby zamknięcia okrążenia wokół Avdiivki. W związku ze skromnymi zdobyczami Rosjanie przeszli na taktykę ciężkich bombardowań, zaczęli równać miasto z ziemią i palić je amunicją zapalającą. Dlatego Ukraińcy oznaczyli Avdiivkę jako strefę czerwoną i rozpoczęli ewakuację. Ostatnio mówiłem, że Ukraińcy wyparli Rosjan z dworca kolejowego przedstepowe, co pozwoliło im zabezpieczyć kontrolę nad regionem i skutecznie odpierać rosyjskie Natarcia. Mówiłem również, że w międzyczasie siły rosyjskie zwiększyły intensywność swoich ataków w północnej części regionu, zwłaszcza w regionie Nowobachmotivki. Najświeższe doniesienia sugerują, że siły rosyjskie rzeczywiście ustanowiły kontrolę nad dwoma z trzech pozostałych ukraińskich mocnień w Nowobachmutiwce i uzyskały dostęp do drogi, ponieważ ukraiński sztab generalny informował, że doszło do szturmu w kierunku Keramik. Jednak po tym, jak Ukraińcy ustabilizowali sytuację wokół Stepowe, rosyjskie postępy wzdłuż całej północnej linii kontaktowej utknęły w martwym punkcie. Jeśli chodzi o południową część regionu, to intensywność walk tylko wzrosła. Strona rosyjska opublikowała materiał bojowy pokazujący, jak za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych celuje w pozycje ukraińskie przed skrzyżowaniem. Pomimo ciągłego ostrzału nadal pozostaje ono najniższym priorytetem dla Rosjan, ponieważ jest mocno okopane. Zwiększony nacisk z tej strony ma więc prawdopodobnie na celu związanie sił ukraińskich i pomoc Rosjanom, którzy nacierają z opytnego. Próbując dalej rozwijać swój nieudany sukces w tym miejscu, Rosjanie zaczęli szeroko wykorzystywać jemy również na tym kierunku. Jak wspominano w materiałach bojowych, ich głównym zadaniem jest tłumienie ukraińskiej broni maszynowej i wspieranie rosyjskich natarć. Mimo to Rosjanie nie tylko nie zdołali rozwinąć swojego sukcesu, ale także stracili kilka niedawno zdobytych pozycji. Ukraińska 110. brygada zmechanizowana pokazała, jak odpiera natarcie rosyjskiej piechoty wspartej przynajmniej jednym czołgiem. Ukraińcy wykorzystali fakt, że rosyjska piechota używała czołgu jako osłony i zaczęli używać dronów i moździerzy do namierzania rejonu koncentracji. Po zabiciu piechoty czołg próbował się wycofać, ale został namierzony i zniszczony w trakcie odwrotu. W innym natarciu rosyjski czołg ostrzeliwał ukraińskie pozycje, po czym próbował się szybko. Ale został zniszczony przez Javelin. Wygląda na to, że Ukraińcy przeprowadzili również kontratak i odzyskali ogromną sieć okopów, ponieważ na nagraniu widać jak oczyszczają okopy i biorą do niewoli tych, którzy ukrywali się w schronach. Ukraińska 36 Brygada Morska przeprowadziła również bardzo skuteczne prewencyjne uderzenie artyleryjskie na rosyjskie pozycje w pobliżu miejscowości Wodiane, niszcząc rosyjskie jednostki szturmowe zanim jeszcze rozpoczęły natarcie. Zniechęcone brakiem postępów siły rosyjskie przeszły na systemy artylerii moździerzy wysokiego kalibru oraz bomby lotnicze. Rosyjska 14 Brygada Artylery, Podobno obrała za cel obszar byłego obiektu wojskowego w Avdiivce. Rosyjskie lotnictwo przeprowadziło serię nalotów i zniszczyło liczne blokowiska. Głównym celem jest zrównanie z ziemią południowej części Avdiivki, ponieważ dopóki istnieje dzielnica mieszkalna, Rosjanie nie mają szans na przeprowadzenie skutecznego natarcia frontalnego. Dzisiaj Rosjanie zaczęli również używać amunicji zapalającej, w szczególności specjalnych pocisków magnezowych do systemów artyleryjskich GRAD. Głównym celem tego uderzenia stała się fabryka chemiczna w zachodniej części miejscowości, choć spłonęło też wiele domów. Rosyjskie media podały, że dziś Ukraińcy Rozpoczęli aktywną ewakuację z miejscowości i przygotowują się do wycofania, aby uniknąć całkowitego okrążenia. Nie jest to jednak w pełni prawda. Podobnie jak w przypadku Kupiańska, Ukraińcy ewakuują ludność cywilną, ponieważ od dzisiaj przestaną być utrzymywane instalacje wodne, gazowe i elektryczne, a także wyłączony zostanie internet mobilny. Pomimo tego, że Awdiwka od 9 lat znajduje się w strefie aktywnych walk, to nadal około 2000 osób odmówiło dobrowolnej ewakuacji, ale jak Rosjanie zaczęli po prostu równać miasto z ziemią i palić wszystko amunicją zapalającą, to Awdiwka została oznaczona jako strefa czerwona i nikt poza wojskiem nie ma prawa tam wejść. Podsumowując, Ukraińcy ustabilizowali sytuację na północ od Awdiwki, nadal uniemożliwiają Rosjanom zabezpieczenie jakichś kolwiek zdobyczy na południu od Awdiwki. Pomimo niewielkiego zagrożenia okrążeniem Ukraińcy musieli rozpocząć ewakuację ludności cywilnej, ponieważ nadszedł ruski mir i zaczął równać miasto z ziemią. Wygląda na to, że Rosjanom zależy na jego zajęciu, bo po pierwsze zmarnowali już sporo środków na próby zmiękczenia ukraińskiej obrony, a po drugie chcą wykorzystać fakt, że większość ukraińskich rezerw znajduje się obecnie w okolicach Bachmutu. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine. Link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w na następnym raporcie.